Cały czas dyskutujemy o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach w polskim futbolu, a właściwie to w Polsce, bo przecież futbol jest sprawą narodową, patrząc na to, ile osób dyskutowało na temat zwolnienia Jerzego Brzęczka i zatrudnienia Paulo Sousy. Myślę, że nie ma takiego, kto nie wiedziałby o tym, co zaszło w gabinetach przy Bitwie Warszawskiej. Panowie, czy nie zaskakuje was to, że w gronie licznych kandydatów medialnych, ale pewnie także i związkowych, no bo mniemam, że Sousa nie był jedynym, nie ma ani jednego polskiego szkoleniowca. Jedynym, do którego odniósł się Zbigniew Boniek podczas konferencji, był Adam Nawałka, gdzie sam od razu podkreślił, że nie było sensu wracać do historii, która no już została zapisana i postawiona została kropka. Mnie to dziwi. Pół kandydata z naszego kraju tak słabo jest z polską myślą szkoleniową? To znaczy słabo z polską klubową myślą szkoleniową, bo w klubach nie ma jak odnieść sukcesu. Natomiast jak pokazuje historia, mieliśmy jednego człowieka z zagranicy, pracował bardzo solidnie, mówimy tutaj o Benhakerze. Natomiast wszyscy pozostali to byli Polacy i to nasi trenerzy, bo tutaj bardzo dobre słowa o Nawałce, bardzo pozytywne słowa, jeśli chodzi o osiągnięcia Brzęczka. Tak samo, bo zrealizował to, co trzeba było zrealizować. Wcześniej Paweł Janas, tak samo. I tak mógłbym wracać coraz dalej. To wszyscy są szkoleniowcy, którzy pracowali u nas w klubach i później z klubów przechodzili do narodowej reprezentacji. Też uczyli się, bo przecież nie ma szkoły dla selekcjonerów. Każdy się na początku uczy tej selekcjonerki, a później dopiero... Jak się nauczy, to jest zwolniony z reguły, tak? Z reguły tak bywa, że jak już wie, co źle zrobił, to potem już nie ma czasu na to, żeby naprawić. Ale świadczy to, musicie panowie przyznać, o pewnej mizerii, bo chociaż nie ma mizerii. Kandydat. Ale no to... dlaczego nie tak mówimy? To ja mam takie pytanie, to po co się zatrudnia w Polskim Związku Piłki Nożnej ludzi z dyplomami pro, którzy prowadzili lepsze kluby w lidze aniżeli Brzęczek i są na podorędziu? Bo mówimy tutaj o trenerach, którzy nie prowadzą zespołu, bo o tych, co prowadzą zespoły, to nikt do PZPN-u w tej chwili nie przyjdzie. Ale mówimy o trenerach, którzy nie prowadzą zespołu albo są na podorędziu. Tam jest Jacek... Na przykład pan mógłby być kandydatem. Nie. Ja już miałem swoje 5 minut i niech teraz... Ale panie trenerze, przecież każdy, kto dostałby propozycję i pracuje obecnie w klubie, to natychmiast pewnie negocjowałby ze swoim przełożonym rozwiązanie tego kontraktu i pójście do reprezentacji, jak ale to miało miejsce w przypadku Jerzego Brzęczka. Ja jestem właśnie przeciwny temu, żeby negocjować zerwanie kontraktu z tego powodu, że mam lepszą propozycję. Nie, to jest dobro narodowe, to jest reprezentacja. O! To mi się bardzo podoba. Narodowe. Więc ja jestem niestety takim tradycjonalistą, że mówię, że narodowe dobro, ten klejnocik narodowy, jakim jest polska reprezentacja, powinien prowadzić polski trener. I jestem takiego zdania, że mamy w Polsce trenerów, którzy daliby sobie spokojnie radę, szczególnie, że oni o nic w tej chwili nie walczą. Bo już mają na tacy wyłożone Mistrzostwa Europy, które zapewnił Brzęczek, fajną grupę eliminacyjną, jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata i wyłożone na tacy również... A może pan wymienić nazwiska tych kandydatów, którzy mogliby przejąć sterę reprezentacji? Ja nie chciałbym mówić o kandydatach, którzy pracują w klubach w tej chwili, bo to jest zupełnie co innego. Ale ja mówię o dwóch ludziach, którzy są w Polskim Związku Piłki Nożnej i prowadzili lepsze kluby, aniżeli Jurek Brzęczek, zanim obejmował reprezentację i również Adam Nawałka, kiedy obejmował reprezentację. To pan na myśli Jacka Magierę, tak? Tak. I kogo jeszcze? No i Macieja Stolarczyka. Oni obaj są w PZPN-ie. Oni nie muszą nic specjalnego gdzieś się zwalniać i czegokolwiek robić. Ja myślałem, że właśnie po to idą do PZPN-u, żeby nauczyć się i przyuczyć się powoli do pracy reprezentacji.